Pan Collins sam się zajmuje ogrodem. Spędza tam znaczną część dnia. Pewnie wysiłek dobrze mu robi. Tak. Zachęcam go do tego najczęściej, jak to możliwe. Poza tym niemal codziennie musi iść do Rosings. Tak często? Czy to konieczne? Może i nie, ale przyznam, że i do tego go zachęcam. Spacery są bardzo zdrowe. Rzeczywiście są. A kiedy jest w domu, zazwyczaj siedzi w bibliotece. Widać stamtąd dobrze drogę, którą może przejeżdżać powóz Lady Katarzyny. Ty wolisz siedzieć w tym saloniku? Tak. Bywa, że przez cały dzień widzimy się tylko parę minut. Rozumiem. Znoszę tę samotność bardzo dobrze. Jestem całkiem zadowolona ze swojej sytuacji, Lizzie. Charlotte, chodź szybko. O co chodzi? Lizzie? Lizzie? Chodź do jadalni. Zobaczysz coś niesamowitego. Szybko. Popatrz, Lizzie. To wszystko? Myślałam, że co najmniej świnie weszły do ogrodu. A to tylko Lady Katarzyna z córką. Nie, to pani Jenkinson, ale z nią jest pan Anna de Berg. To bardzo niegrzeczne z jej strony, że trzyma Charlotte na tym wietrze. Jest taka drobna. Podoba mi się. Wygląda na chorowitą i nerwową. Taka powinna być. Pięknie tu. Myślę, że mogłabym polubić te lasy i wzgórza tak jak ty, Charlotte. Lizzie, jesteśmy tu 3 tygodnie i już byliśmy na obiedzie w Rosings Park 6 razy. Nigdy bym się tego nie spodziewała. Ja też nie. Kochanie? Kuzynko Elżbieto, Mario. Pan Darcy przyjechał do Rosings, a z nim jego kuzyn, pułkownik Fitzwilliam, młodszy syn Earla Matlock. Panowie wyświadczą nam wielki zaszczyt i złożą wizytę. Kiedy, mój drogi? Zaraz, pani Collins, depczą mi po piętach, pośpieszcie się. Chyba zawdzięczamy to tobie, Lizzie. Pan Darcy nie śpieszyłby się tak, żeby spotkać się ze mną. Mylisz się, Charlotte. Wiem, że nie lubi mnie tak samo jak ja jego. Pośpieszcie się, pośpieszcie się. Cieszę się, że mogę wreszcie panią spotkać, panno Bennet. Wreszcie? Wiele o pani słyszałem i widzę, że pochwały nie były przesadzone. Trudno mi w to uwierzyć. Pan Darcy jest moim najzagorzalszym krytykiem. Będziemy panią często widywać w Rosings? Lubię żywą konwersację. Tego nie spotka pan w Rosings Park. Moja ciotka dużo mówi, ale rzadko oczekuje odpowiedzi. Mój przyjaciel nie odzywa się słowem, kiedy tu przyjeżdża. Gdzie indziej bywa o wiele bardziej ożywiony. Nikt tu nie gra, nikt nie śpiewa. Sądzę, że pani umie grać i śpiewać, panno Bennet? Trochę i bardzo słabo. Niech pan się nie spodziewa za wiele. Pani jest zbyt skromna, ale każda rozrywka będzie bardzo mile widziana. Proszę mi wierzyć. Może mi pan powiedzieć, dlaczego pan Darcy ciągle się na mnie patrzy? Co mu się może nie podobać? Mam nadzieję, że pani rodzina jest zdrowa. Dziękuję, tak. Moja siostra jest w Londynie od 3 miesięcy. Może pan ją spotkał? Nie. Nie miałem tej przyjemności. Jak pan widzi, ja i pan Darcy nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Dziwię się, że tak pani mówi. Dlaczego? Ja wierzę w pierwsze wrażenie, a jeśli on raz straci o kimś dobrą opinię, straci ją na zawsze. Więc sprawa jest beznadziejna, prawda, pułkowniku Fitzwilliam? Jest Danny i Chamberlain. Mam okazję do tylu spotkań towarzyskich.
Co za uroczy salon, pani Phillips. Przypomina mniejszy letni pokój śniadaniowy w Rosings. Doprawdy? Bardzo dziękuję. Pan Collins pragnął powiedzieć komplement. Naprawdę? Musimy zrozumieć, że Rosings Park jest bardzo wspaniały. Rzeczywiście. W żaden sposób nie chciałem obrazić pani wspaniałego i wielce komfortowego domu. Rosings Park to rezydencja mojej szacownej patronki, Lady Katarzyny de Berg. Teraz rozumiem. Sam kominek w drugiej bawialni kosztował 800 funtów. Rozumiem już, że nie mam powodu żywić urazy. Czy zechce pan zagrać ze mną w wista? Nie bardzo znam się na grach, lecz chętnie się dokształcę. Jeśli moja piękna kuzynka mi pozwoli. Z całego serca. Panie Collins. Znów Atu? Kiery, panie Collins. A moja sytuacja nie jest wcale zła. Obecnie mam wiele powodów do radości. Nie znoszę bezczynności, a obecne zajęcie daje mi dużo pracy. Oficerowie to wspaniali mężczyźni, a towarzystwo jest tu przemiłe. Proszę więc mi nie współczuć. Lizzie, dlaczego masz współczuć panu Wickhamowi? Bo nie tańczyłem już od 3 miesięcy. Biedny pan Wickham. Zatańczymy teraz. Mary, zagraj coś do tańca. Panie Collins. Będzie pan sobie w stanie wyobrazić wspaniałość budowli, gdy powiem, że sam kominek w drugiej bawialni kosztował 800 funtów. 800. Przypuszczam, że jest ogromny. W rzeczy samej. Lady lubi solidny płomień. Panie Collins, musi pan pomóc mojej siostrze Mary. Znalazła w kazaniu ustęp, którego nie potrafi zrozumieć. Sądzę, że to istotna sprawa doktrynalna. W takim razie, bardzo pan miły, siostra jest w bawialni. Rozmowa z panem Collinsem jest bardzo pouczająca. On bardzo lubi pouczać.